Halo, halo, dzień dobry, Regliska. Idziemy na audiencję do Duke'a. Zadanie The Warm Welcome. Meet with Duke Edmund. Jak widzicie, tutaj mamy już małą dziurę w ziemi. Za chwilę wam pokażę, o co to chodzi. Natomiast rozpoczniemy sobie już tutaj ten quest z siódmego aktu. I będziemy eksplorować poziomy, lochy. Naszym zadaniem będzie tam zdobycie 20 Wake Stone'ów. Ale w dzisiejszym odcinku jeszcze postaram się może Hydrę ubić, bo chcę też zdobyć achievement. Także... O, kasa tym razem. A czasami tutaj dawali... róg. O, kasa obok leży, fajnie. Generalnie też jest taki achievement, żeby zdobyć 10 milionów kasy. Jaki shit. Dobra. Nie wiem, czy tutaj wszyscy nasi starzy znajomi w tych budynkach przesiadują, czy... O, jestem mała. Simon. A, ja pozamykane, wszystko tu widzę. Dobra, nie traćmy czasu, bo jeszcze chciałbym tą hydrę ubić, jak zanim zaczniemy tam spadać na dół. Chodzi mi o achievement głównie, żeby wybić. Czekajcie, bo to jest na górze. Zdaje się. Dokładnie. Ale przecież ten król się... zamienił w jakiegoś umarlaka. A, wiem, o co chodzi. On się teraz na nas rzuci. Będziemy walczyć. Przyjdą strażnicy, będziemy musieli uciekać. No to już wiemy, po co te zasłony były tutaj. Ale nie mówcie, że fajnie przypomina czegoś ta postać. Mi przypomina bossa z Dark Souls 2. Co ja mogę bić teraz, czy jak? Dobra. Koniec wywijania tym mieczem mi tu przed nosem. Zaraz strażnicy przyjdą, teraz będziemy musieli się chyba brać nogi za pas. Długi loading coś. Cóż, król popisał jakiś akt, cyrograf
z smokiem. Spreading evil upon this land as upon its ruler. Just look upon the hellish wall that gapes where once our city stood. And tell me, this is not the work of the dragon's dark magic? Seize this traitor. At once. O cholera. Co teraz? Gdzie to mam uciekać tam? Cholera. A w ten sposób. Co ja mam z nimi walczyć, czy mam się... Oh shit. A gdzie jest moja ekipa? Wróć. Czekajcie, gdzie mam uciekać? A tutaj, wszyscy uciekli. Chyba oni też uciekają ze mną. Aha, widzicie, to chyba już nie będę mógł. No nie, nie mówcie, że tam będę musiał. Ja pierdziu. Myślałem, że jeszcze będę miał możliwość zabicia tej hydry. Cholera. Shit. Is a truth you'll find staring back from this world's utmost depth. No, teraz jeszcze zdobędę achievement. Śmieszny ten hełm. Mam, wiem. O cholera. Jak tutaj kurde mam coś zrobić? Ej, no bez jaj. Holy crap. Jeszcze zdobyłem poziom. Mamy 2096 punktów życia, 1657 stamina, 870 damage, 164, 811, 164, 500 i 301. Tylko chciałbym się, kurczę, gdzie w ogóle są moje, a są moje pionki, dobra, ja bym chciał, wiecie co, może spróbujmy na dół zjechać, znaczy zjechać, zlecieć na sam dół. Ej, czemu mnie gra cofa? I would ask aught of you, Arisen,
Please, take this. My mistress gathered their like as she sought her way through the depths. She died as she was done. If you would take up her task, pray bring them here to me. I trust that you will see my mistress' will done. I shall await you further on. Naszym zadaniem jest zdobycie chyba 20 Wake Stone'ów. Dobra, widzicie. Fathom Deep, jeszcze osiągnięcie odblokowano, dobra. Warm Welcome, to żeśmy ukończyli. Follow the pawn instruction and collect the necessary number of Wake Stone. Dobra. O, to zadanie też mogłem sobie wykonać. Dobra, ja spróbuję teraz zeskoczyć na sam dół. Jest pytanie... Aha! Czy ja mogę, w ogóle mogę stąd wyjść? A mogę, przecież mogę użyć tego chyba, nie? Dobra, to jest pierwszy poziom. Dobra, teraz robimy coś takiego. Ja się przenoszę i będziemy bić Hydrę. Mam nadzieję, że się da przenieść. Tak, tu się przenosimy. Bo chcę zrobić sobie tutaj... To jest tak zwany past game chyba. W momencie, kiedy zabijemy z tego smoka Grigori, jesteśmy w past game'ie, jak dobrze pamiętam. No i teraz możemy właśnie kilka achievementów zdobyć. Czekajcie, niech nas uleczy. Tylko pytanie, czy ja tutaj będę mógł przejść. Bo ja grałem wcześniej. Bo te przejście było zamknięte. Zaraz zobaczymy. Co tam się dzieje? Gobliny atakują? Kurde pieczone. Nie wiem, czy to dobry pomysł walczyć z tym. Ej, uspokój się. Ale to możemy dzięki temu dosyć szybko zdobyć poziom. Nasz poziom. Doświadczenia sporo. A, 750 doświadczenia. Dobra, szkoda zachodu. Wskakujemy tutaj. Nie tutaj, tutaj. Pytanie, czy tutaj jest to przejście otwarte. Tutaj walczyliśmy z goblinami. Sobie nawet wezmę tą... Są gobliny, dobra. Nawet na niskim poziomie, dobra. Gobliny są, ale czy przejście z...
Ta gra jest po prostu fenomenalna. Taki ma zajebisty gameplay. A, tu przyszedłem. Dobra, wróć. Pytanie, czekajcie, gdzie to się szło? O, tutaj widzicie? No i zobaczymy, czy to przejście jest otwarte. Na pewno być hydra. Oho, ho, ho, ho. No tutaj mamy masę skarbów, patrzcie tu. Ja pierdziu. $590. Gra jest po prostu genialna. Jest otwarte przejście, super. Wpadnie nam achievement, super. Tylko że musimy hydrę pokonać. No tu ostatnio ta brama była zamknięta. Ale nie ma tu hydry. A jest. Dobra. I tylko w tym miejscu możemy zdobyć achievement. Nie wiem jeszcze jak się ten achievement nazywał. Będziemy wchodzić na górę. Jedna głowa poszła. Chyba tak nie jestem w stanie nawet cokolwiek zrobić. A te głowy odrastają? Nie. Kurczę, powiem wam, że ciekawa walka, ale... Czy ja sobie tutaj poradzę? Nie wiem. Aj. Głowa się odradza. Aha, ona jak wali w ziemię, to trzeba bić, dobra. Dobra. Czyli w ten sposób trzeba to robić. Aha, to też możemy bić. Dobra, w miarę wiem o co chodzi już. Można się spinać już po tej głowie, ale...
Walka będzie długo trwała, no ale... Te gobliny cały czas atakują. A właśnie mnie zeżarł. Dzięki, dzięki, dzięki. A, pewnie to w miarę prosty jest. Nie chcę się tam wspinać, wiecie, po tych. O cholera, teraz mnie to trzepnęli, to równo. Nie ma co tutaj zwlekać, tylko trzeba się leczyć. O, trochę mi trochę szkoda. No, ale ja. Stawaj, stawaj, stawaj. Łatwy przeciwnik. Zapomniałem, że możemy bić właśnie z łuku. Więcej tracimy jak... Członkach bijemy. Oj, trochę chyba niewiele mi brakło. Super walka, naprawdę. Ale 500 doświadczenia tylko. Co to taki shit?
No nie wierzę, że 500 doświadczenia zdobyłem za hydrę. I to co za przejście sobie odblokowałem? A, jako powrót, tak? Chodziło mi o ten achievement, wiecie? Głównie. Pytanie, czy jakieś łupy zdobędziemy? Teraz sobie tutaj poszukamy, może coś ciekawego znajdziemy, ale... A, tu można było też stąd ładować zwierzyczki, widzicie? Z góry. Ej, czekajcie, tu mamy dwa przejścia? O, kurczę. A, bo tu tylko skrzynia jest. Dobra. Ring of Argent. Czekaj, wróć. O, Resistance. To jest chyba na... Hall. Nie, to jest święty. Tak, święty atak chyba. No dobra, aha, to jest zamknięte, tak? Chociaż nie. Patrzcie tu. Gdzie to nas zabierze? A zamknięte to jest. Dobra. Chodzi mi o to, żeby ubić tą hydrę, żeby pokazać wam. I co, zdobywamy achievement. Możemy wracać. De facto troszkę się zawiodłem, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo to... straszna mizeria. Szkoda, że w Grand Soren... aha! Tutaj jest, już wiem. Tutaj mamy chyba bankiera. Tak, jest tutaj. Dobra, fajnie. Może myślałem, że muszę gdzieś kurde wracać do Kasadris. Aha, mamy 66, no to zawiniem 66 tych czaszek. I dokończymy sobie to zadanie, nie? Gdzie one są? Jest tutaj 66. Mogę wpisać? Nie mogę? Mamy też taki quest tutaj. Właśnie chyba, właśnie go skończyłem. Headcount West Grances. A gdzie to mam iść? A tutaj. Dobra, jeszcze, tak mówię, to sobie jeszcze dokończymy. Pozbędę się zbędnego balastu i zaraz zaczniemy eksplorować te podziemia. Złotaj. Dobra, doświadczenia. Dobra. Okej, to wskakujemy tutaj, tak? Tylko pytanie, gdzie jest pierwszy poziom? Right control. Right control.
Przyznam szczerze, że nie wiem, który to jest poziom. Gdzie masz 60 poziom? A skąd ja będę wiedział, jaki to jest poziom? Czekajcie, nie uleczy. Zastanawiam się, jak... Chamber of Confusion. Nie wiem, który to jest poziom. A, bo to jest dopiero. There are those among the pawns that haunt this place who attack any they see. I know not the cause of their corruption. Perhaps no one does. Our descent was slow work and hard won. In the end, it claimed my master's life. This place is home to fearsome creatures, sir. Not open. Dobra, mamy 16 poziomów do zaliczenia. Okej, tego tu nie potrzebuję. Co to zdobyłem za sprzęt? Aha, nie dla nas. A, to jest to samo. O, kurczę. Niby to samo, ale to jest lepsze. Dobra, założymy to. No to założymy temu. Znaczy przynieśmy. Generalnie właśnie nie zwróciłem uwagi na to, że nasz pionek ma słaby sprzęt. Stary już. Dawno nie ulepszałem. Zapomniałem całkiem o tym de facto. Dobra, gdzie my wchodzimy w ogóle? Do pierwszego poziomu? Chamber of Confusion. Ja nie mogę go zaatakować? Mogę, tylko z łuku. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co to za poziom jest. Nie znalazłem go na... No tylko ta stamina cholerna nam tutaj będzie uprzykrzać życie. Jestem w stanie mu coś robić? O, jak kurde kamienieje chyba. O, ja cię pierdziel.
Ja razem z nim. No, piąka straciłem. Ja nic nie jestem w stanie zrobić, czy jak? Cholera, widzicie? Dobra, już wiem, co chodzi. Musimy tu pójść centralnie w oko, inaczej. Nic to nam nie daje. Nie zawsze to działa. Trochę tam. Poprawiam sprawę, bo mogę to. Wróć, co ja tutaj zrobiłem? A nie mogę tego użyć. Chyba 27560, 54 poziom i achievement pada. Dobra. Ale pionka straciłem. Mamy jednego Wake Stone'a. Dwa.
No, nowy przeciwnik. Tego nie było przeciwnika. Przyznam szczerze, że nie wiem, jaki to jest ten poziom. Może mapka, czy to mamy jakieś przejścia? Ekstra, to jest tylko jedno, tak? A tu jest jeszcze drugie. Pytanie, czy w Rifcie odzyskam swojego pionka? Gdzie my wracamy? Aha, to jest Chamber of Confusion. A tu jest Chamber of co? Our business here is finished. I don't know. Hello. Tears are chilling. What? I lost my master. I can't. A curative will serve. Nie mam pojęcia, co to za poziom jest, ale zaraz sobie zobaczę na necie. Dobra, już wszystko wiem. To był taki wprowadzający pierwszy poziom. W momencie, kiedy go przejdziemy, odblokujemy sobie wszystkie inne poziomy. Teraz będziemy mogli sobie te poziomy wybierać. Ja może sobie zacznę od początku. To nie, to jest czasem to samo? Cholera go wie, nie, to jest chyba... Dobra, to jest chyba pierwszy poziom. Grand Soren? Aha! Czekajcie, to pionka sobie wyciągnę w takim razie. O cholera, co to jest? Jak już tu przyszedłem, to weźmy sobie pionkę, uratujemy. Z Riftu. I może byśmy mu wyposażenie zmienili? Czekajcie. Aha, tylko... czekajcie. Okej, 194. 135, 183, 239, dajmy mu to. Trzysta sześćdziesiąt, 329, to słabsze. Dobra, a tutaj z tych rzeczy to nie mam pojęcia. Sześćdziesiąt pięć, dwadzieścia. O, 64, 20, 65, 20. Czy to nie jest czasem lepszy od mojego? Dajmy to tu, a to damy temu. Nawet to możemy mu zadać przecież. Właśnie, cały ten set. Może jest lepszy. To jest fajne, 165, 235, ale czego tego nikt nie może założyć? Aha, bo to jest dla maga. Dobra, jeszcze jeden poziom postaram się wam pokazać, bo to był taki wprowadzający jeden.
Aha, czekajcie, wróć, bo to jest... O, słabsze. Dobra. Czy to musimy wypierdzielić, a temu? A, to też słabsze. A pancerz? Też słabszy. Wow! To też słabsze jest. Aha, bo sobie to wymieniałem ostatnio. Dobra, zapomniałem o tym. Dobra, to w takim razie wszystko musimy z powrotem wrzucić do depozytu. Dobra, wszyscy są ze mną. Znaczy ja muszę tutaj iść na koło? Dobra, weźmy, zeskoczmy jeszcze raz tam. W sumie pomysł jest genialny. Z tym skakaniem tutaj do tej przepaści. Tylko, że tutaj kurczę nic nie widać, wiecie? O, cholera, dobra, wiecie co, ja sobie zaczekam może jeszcze raz. Średnio tu widać. Jak się cholera błyszczy. A, to jest ten pierwszy poziom. Nie wiem, gdzie wylądowałem, ale gdzieś tam wylądowałem. Chamber of Absence. W sumie dobrze trafiłem, bo tutaj nie ma bossa, jest to średni poziom trudności. Będziemy walczyć tylko z zwykłymi przeciwnikami. I dobrze, bo nie mamy tutaj za bardzo czasu. No bić go. Czego nie atakuje, tylko ja stoję się patrzę. Znaczy tylko ja walczę, a reszta stoi się patrzy. Kurde, już myślałem, że mnie wywali stąd. Wake Stone. Po prostu ta gra jest genialna. Na jednym z poziomów jest jakiś smok. A da się to otworzyć? O cholera, nie da się tego otworzyć. Czy generalnie wam powiem, że mamy już całkiem sporo tych Wakestone'ów. Bo cztery, znaczy sporo. Da się tu jakoś przejść? Czekajcie, bo tu mamy jeszcze... Tutaj mamy jeszcze jedno przejście. Uważam, że z czasem będzie ciężko trafić. Dobra,
Daj leczenie, koleś. Dobra, dzięki. Brostrock, tego chyba nie mam. Kurczę, to też jest zamknięte. Czyli coś tu musimy zrobić. A tutaj jest... A tu jest zamknięte, dobra. Hellhound. Piekielny ogar. Czekajcie, bo zaraz ginę. A nie chcę tego. Półtore tysiąca doświadczenia za takiego jednego przeciwnika to całkiem sporo. Aha, czekajcie, tutaj mamy przeciwprzejście. A to jest jakiś poziom niżej, czy jak? To cały czas jest to samo, dobra. Chyba. Można zawsze właśnie w ten sposób pomóc. Wexon Shard. Ale przeciwnicy dropią Wexony, więc... To jest zamknięte. A, tu też jest zamknięte. I co teraz, jak ja mam stąd wyjść? Wrócić się normalnie? To się
się zastanawiam, czy są tutaj jakieś przełączniki, żeby to otworzyć, czy jaki ciul? Dery zamknięte. To chyba tyle. Dziwne to poziomy, czy ja tutaj mam coś robić, czy nie, nie wiem. Dobra, wszystko wiem. Tych przejść się nie da otworzyć. Więc de facto co, wychodzimy. Stąd możemy w zasadzie już kończyć odcinek. Pierwsza komnata zaliczona, pierwszy poziom. Na 16. Wszystkich, przy czym... To był jeden z chyba z łatwiejszych poziomów. Nie najłatwiejszy, ale jeden z łatwiejszych. Tutaj jest zamknięte to przejście, ok. Nie wiem, jaki wylosujemy kolejny poziom. Zostaniecie ze mną, to zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że nie smoka. Ten smok się nazywa coś Ur, coś tam, coś tam. Jest piekielnie ciężki, ma chyba 300 tysięcy życia. Moi drodzy, to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się piona.